Dobry wieczór, kochani. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłam nagrać Wam takiego live'a. Miał się odbyć troszeczkę wcześniej, ale jak wiecie, sytuacja dla wszystkich jest bardzo stresująca. Ja też jakoś dzisiaj odreagowywałam, więc uciąłam sobie taką małą drzemkę po tym, jak sobie zrobiłam pewne takie moje małe przyjemności, więc bardzo Was z góry przepraszam. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić tym, jak ja sobie radzę, jak można sobie radzić z tym, co wokół nas się dzieje. Na pewno każdy jest troszeczkę z Was zdezorientowany, co robić, gdzie jest przesada, gdzie nie. Ja tylko chciałam Wam powiedzieć, że najważniejsze i nie tylko w tym okresie, ale może też ten czas nam troszkę uzmysłowi, że dbanie o siebie w pełnym takim holistycznym wymiarze jest bardzo ważne, właśnie szczególnie w dzisiejszych czasach, dlatego że żyjemy bardzo szybko w takim pędzie, mamy mało czasu i dla siebie, i dla swojej rodziny. Nie myślimy tak naprawdę o zdrowiu, myślimy bardzo dużo właśnie o pracy, o tym, jak dojść do pewnych rzeczy, do jakiejś kariery. Niestety myślimy bardzo dużo o pieniądzach, ponieważ świat troszeczkę na nas to wymusza. Jak wiemy, bardzo dzisiaj jest wszystko i drogie, i jakoś tak ciężko nam to wszystko pogodzić. Mimo że wydawałoby się, że czasy są łatwiejsze, więc warto wrócić myślami do takich właśnie dawnych czasów, gdzie ludzie, mimo to, że mieli dużo pracy i w domu, i przy rodzinie, i wiele takich wygód dzisiejszych nie mieli, to jakoś bardzo dbali i o siebie, o swoje zdrowie, o swoich bliskich i o ten czas, którego tak mało dzisiaj dla siebie poświęcamy. Więc wykorzystajmy ten czas właśnie na takie przemyślenia, na wspólny czas, na zadbanie o siebie. Może to właściwie po to się wszystko dzieje, żeby tak jakby troszeczkę nas przystopować i żebyśmy mogli pomyśleć. Ale słuchajcie, chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak ja sobie właśnie radzę i co bardzo jest bliskie mojemu sercu. Jakie sposoby są właśnie takie wspomagania naszego i zdrowia, i samopoczucia. Ja już od jakiegoś czasu stosuję taką pewnie już troszeczkę znaną, jak ktoś się interesuje, metodą wziętą z Ajurwedy. Ajurweda to jest, znaczenie takie ma, wiedza o życiu. Można się z pewnymi rzeczami zgadzać, bardziej duchowymi bądź nie, to już zostawiam Wam. Ja nie do końca może ze wszystkim się zgadzam, ale akurat ta część właśnie kulinarna, dbaniu o zdrowie, o dietę, bardzo mi się podoba i bardzo za tym jestem. I właśnie taka metoda ssania oleju, czyli inaczej płukania właśnie jamy ustnej. Bardzo fajnym do tego, Ajurweda właśnie bardzo lubi olej sezamowy, tak samo do masaży. Uważa, że tak detoksykuje, oczyszcza właśnie wewnętrznie, a na pewno właśnie takie ssanie jamy ustnej na pewno ma takie działanie. Można oczywiście używać różnych olejów. Ja tutaj też mam oliwę z oliwek. Jeżeli ktoś nie ma oleju sezamowego, można właściwie każdy olej. Ważne jest, żeby to był olej faktycznie tłoczony na zimno, taki kupiony, wiecie, z jakiegoś znanego, lepszego źródła. Nie za tani, bo to wtedy wiadomo, że raczej jest rafinowany, więc warto czytać etykiety, ale to już wiecie. Ja używam też, osobiście bardzo lubię olej kokosowy, bo jak wiecie, olej kokosowy ma bardzo duże właściwości oczyszczające właśnie. Bardzo lubię właśnie na nim robić i peelingi. Można na nim zrobić pastę do zębów. Można sobie po prostu tak tylko olejem właśnie robić takie oczyszczanie właśnie też zębów. Bardzo fajnie wybiela. Są różne też przepisy, takie tak zwane DIF, więc możecie sobie więcej poczytać. Ja myślę, że wkrótce będą też nowe produkty w Mira Organic. Już jak widzicie na stronie jest troszeczkę więcej.
także z firmy doTERRY, którą pokochałam, za właśnie bardzo dobre olejki eteryczne z kolei, certyfikowane, na bazie których właśnie robię i zabiegi, i kosmetyki. Jak użyć takiego oleju? Wystarczy wziąć łyżkę taką stołową, łyżkę oleju, na przykład rano, super właśnie przed, naczczo, przed pierwszym posiłkiem czy przed śniadaniem, i postać tak około 10 minut. Później oczywiście nie połykać tego, tylko wypluć, że tak powiem. I można sobie właśnie zobaczyć, jak tam fajnie te toksyny wszystkie się zebrały, jaki kolor ma ten olej, wtedy zobaczymy też działanie. Oczywiście tą metodę powinno się stosować im dłużej, tym lepiej, prawda? Ale skutki można już po tygodniu zaobserwować, szczególnie jak macie z czymś konkretnie problem, z jakimiś schorzeniami, czy z samopoczuciem, czy z jakimiś problemami skórnymi właśnie, co jest bardzo właśnie widoczne od razu, jak skóra się zachowuje, jak jest oczyszczona, jak nam na przykład trądzik ładnie się zalecza. No, jak wiecie, ja na tym oleju zrobiłam nowe serum, sezamowa rozkosz, więc też polecam, można sobie zobaczyć na stronie. Drugim takim moim sposobem jest używanie w kuchni imbiru, cytryny, cynamonu i goździków. To są takie właśnie też przyprawy rośliny, które bardzo fajnie detoksykują i oczyszczają. Oczywiście najlepszą postacią tych roślin są właśnie olejki eteryczne. Ja tu akurat mam cytrynkę. Cytrynka też bardzo fajnie działa oczyszczająco, o czym Wam już mówiłam. Można także ich używać właśnie do potraw, do wody, na czczo, do ciepłej wody. To jest bardzo ważne, że do ciepłej wody. Można używać do potraw, do koktajli też bardzo fajnie. Drugim olejkiem, takim typowo już kompozycja właśnie z firmy doTERRA, rewelacyjna. Myślę, że najbardziej się właśnie ten olejek im sprzedaje, ponieważ ma bardzo szybkie działanie i właśnie na odporność, na oczyszczanie. Można go używać właściwie i dla siebie, i w całym domu. To Wam zaraz wszystko powiem. To się nazywa On Guard, czyli na straży. On ma bardzo tutaj dużo właśnie olejków eterycznych w tej kompozycji jest. Więc jeżeli ktoś jakby nie chce się bawić w jakieś tam alchemika i tworzyć swoich, to bardzo fajnie. No i przede wszystkim to jest bardzo dobry olejek jakościowo. To są faktycznie czyste rośliny. Będę Wam pokazywała w filmikach, jak są pozyskiwane, jak są badane. Jedyne takie na świecie z własnym badaniem od zasiania do butelkowania. Tutaj takimi głównymi składnikami jest olejek eukaliptusowy, goździkowy, dzika pomarańcza, która fajnie też działa tak na emocje. Tak zwany zapach świąteczny, dużo osób tak go nazywa. Można właśnie go stosować w takiej postaci czystej, czy do wody, czy do herbaty oczywiście też, aczkolwiek no, nie polecam do ciepłej, bo wiadomo, że te wszystkie składniki aktywne uciekają. Absolutnie dyfuzować, rewelacja. Ale fajna też jest taka opcja, też możecie znaleźć właśnie na sklepie u mnie, doustna, bardzo wygodna, w takich podobnych buteleczkach, tylko otwieranych, takie kapsułeczki, kuleczki, gdzie właśnie już jest odpowiednia dawka tego olejku i wystarczy połknąć, nawet bez popijania, bo one są bardzo malutkie i naprawdę widać efekty, więc polecam i małe dzieci mogą to stosować, to jest dawka odpowiednia, tam jest napisane, ile kuleczek stosować właśnie dla dorosłego, ile dla dzieci. Jeżeli byście chcieli więcej wiedzieć o tych olejkach, właśnie pod kątem właśnie odporności, to dajcie znać, to zrobię takiego live'a osobnego właśnie stricte, jak wykorzystywać właśnie te olejki, jak je stosować.
Jest jeszcze fajny olejek z imbiru, który tak właśnie też działa oczyszczająco. Można sobie go stosować zamiast imbiru, aczkolwiek świeży imbir jest też fajny. Może dłużej troszeczkę trzeba postosować, żeby miał odpowiednie działanie. Dlatego Was zachęcam do zaczęcia przygody z olejkami. Ja bardzo lubię taką herbatę właśnie zimową z goździkami, z pomarańczą, z imbirem. Zawsze troszkę ją przestudzam, zanim właśnie wkroję do niego imbir, żeby jak najwięcej wyciągnąć właśnie z tej rośliny tych aktywnych składników. Takie główne składniki chyba Wam powiedziałam. Jest jeszcze jeden taki sposób, do którego używa się soli. Tutaj mam akurat sól bocheńską, jest jeszcze bardzo fajna składem sól kłodawska, na której robię zabiegi solankowe i solę do kąpieli. Ale jeśli chodzi właśnie o odporność, można sobie z szklanką ciepłej wody, właśnie tylko nie wrzącej, pamiętajcie, tak samo zrobić taki detoks organizmu. A dzisiaj bym Wam chciała powiedzieć, jak zrobić właśnie taką mgiełkę do dezynfekcji rąk. Gdzieś jak jesteśmy, nie możemy umyć rąk czy po umyciu rąk. Jak wiemy, teraz musimy bardziej o to zadbać. I to jest taka fajna też dodatkowa ochrona nasza, żebyśmy się czuli też, że robimy coś dla siebie i dla naszego zdrowia. Do takiej buteleczki, ja tutaj mam taką buteleczkę już zrobioną, akurat ta ma 100 ml, fajnie jest jak jest takim atomizerem z psikaczem, bo jest wtedy wygodna w użyciu, wystarczy psiknąć na ręce, rozetrzeć, powąchać może, no niekoniecznie, troszeczkę alkoholem pachnie. Ale olejek też oczywiście czuć. I właśnie można zrobić na bazie tego olejku do takiej buteleczki. Wlewamy najlepiej alkohol etylowy. Jeżeli nie chcecie, jest zbyt mocny, czy po prostu nie macie, można użyć też octu jabłkowego bądź octu takiego czystego, rozwodnionego, pół na pół z wodą destylowaną, żeby nie podrażnił nam tej skóry. I do tego na taką buteleczkę wlewamy około 30 kropelek olejku On Guard i to już jest właściwie gotowa mieszanka do użycia. Jeżeli nie macie tej kompozycji, a macie już jakieś swoje olejki, najlepiej te właśnie do terry, które mają faktycznie działają, możecie sobie użyć właśnie olejku, najważniejszy to olejek z drzewa herbacianego i tutaj najwięcej kropelek właśnie, bo 20, bo on działa bardzo tak antybakteryjnie, oczyszczająco, przeciwzapalnie. Później 10 kropelek olejku z rozmarynu i eukaliptusowego. Jeżeli ktoś lubi właśnie taki fajny zapach cytrusowy, żeby to ładnie pachniało, mniej może ziołowo, to właśnie można, tak jak tutaj w On Guard, dziką pomarańczę albo cytrynkę. Cytrynka też fajnie, jak wiecie, oczyszcza, więc wtedy będzie miał taki fajny zapach. Chyba na tyle chciałabym Wam powiedzieć. A jeszcze tak od siebie. Pamiętajcie, że bardzo też jest ważne, jak podchodzimy do pewnych rzeczy. Oczywiście musimy na siebie uważać, być ostrożnym, o higienę zawsze dbać. Wiemy, że teraz dużo jest zanieczyszczeń, dużo ludzi choruje, więc dbajmy o siebie i od wewnątrz, i od zewnątrz. Myjmy ręce, nawilżajmy, też jest ważne, ja troszkę mam bardziej przesuszone, bo teraz dużo też dezynfekuję, więc mój krem, który zrobiłam, jak wiecie, I Love Cacao, bardzo też mi pomaga. Też jest fajny nie tylko do buzi, tylko do rąk, do całego ciała. Rozmawiajcie teraz dużo. Wykorzystajcie ten czas miło z rodziną. Po prostu o siebie zadbajcie nawzajem. Pomyślcie o swoim zdrowiu. Że jak już to wszystko minie, czego życzę Wam sobie, to żebyście wiedzieli, że ten czas był czasem mile spędzonym, cokolwiek by nie było.
Może to jest też taki czas właśnie, żeby sobie przypomnieć, spędzić więcej czasu na rozmowach o swoich potrzebach, na uśmiechu. Nie traćcie uśmiechu, nie panikujcie, dbajcie po prostu o siebie. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia.